prawdy i zwykłe tak zwane fake newsy na antenie stacji TVN. To zdaniem komentatorów potwierdzenie, że ta prywatna stacja telewizyjna w Polsce faktycznie jest częścią opozycji. Okazuje się, że to, co wytyka politykom rządzącej partii, nie przeszkadza, jeśli dotyczy polityków opozycji. O podwójnych standardach w TVN Krzysztof Nowina-Konopka. To ostatni dzień, w którym według przepisów Sejm mógł zająć się 5 obywatelskimi projektami ustaw. Wśród nich projektem Zatrzymaj aborcję miał być procedowany wcześniej, ale plany pokrzyżowała pandemia. Dla pracowników stacji TVN projekt obywatelski, pod którym podpisał się blisko 1 000 000 Polaków, to projekt rządowy. Do Sejmu wracają najbardziej kontrowersyjne projekty ostatnich lat, gdy Polska siedzi zamknięta w domach i nikt na ulicy nie zaprotestuje. Także zapraszani do studia goście wprost sugerują, że ostro krytykowany przez lewicę projekt to propozycja rządu. Jeśli chodzi o ustawę, którą wprowadza rząd, no to myślę, że to jest absolutny dowód na to, co mówiłam w pierwszej części swojej wypowiedzi. To jest władza autorytarna. Rząd nie wprowadza stanu nadzwyczajnego. Te oskarżenia stacja TVN powiela regularnie, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i jest szalenie groźna. Jej pracownicy dezinformowali widzów podczas sejmowego puczu opozycji w grudniu 2016 roku. Próbowali też kreować wizerunek Polaków jako neonazistów. Minęła 19. Na faktę zaprasza... Ale częstotliwość ataków w ostatnim czasie wzrosła. Pracownicy stacji nie uszanowali ani 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, ani bólu rodzin ofiar, ani Wielkanocy. Czy jest pan obywatelem jak my? Czy my staliśmy się poddanymi? Gdy stacja przez kilka dni atakowała prezesa Prawa i Sprawiedliwości za oddanie hołdu wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej, niezależnie od ich poglądów politycznych. Dla większości cmentarze są zamknięte. Cmentarz wojskowy na Pomorskach był 10 kwietnia otwarty dla wszystkich. Na wejście na cmentarz cywilny, gdzie znajduje się między innymi symboliczny grób pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, także ofiar katastrofy smoleńskiej. Prezes PiS miał zgodę zarządu nekropolii. Te informacje telewizja TVN w swoich relacjach pominęła. Dzień dobry, dzisiaj w szczególnych okolicznościach i w szczególnym miejscu. Pominęła także fakt, że 10 kwietnia na Powązkach był również kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Włożyliśmy wieniec pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej, ale to dla mnie też była okazja, żeby na chwilę zatrzymać się przy grobach tych, których znałem. Pomimo tej deklaracji pracownicy TVN inaczej niż w przypadku Jarosława Kaczyńskiego nie zaatakowali Hołowni. W przeszłości gwiazdora tej stacji to kolejny przykład podwójnych standardów stosowanych w TVN. Raz chodzi o Smoleńsk, innym razem chodzi o epidemię, jeszcze innym razem o wybory, ale to jest nieustanny, trwający od kiedy istnieje TVN atak Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętajmy, że założyciel TVN-u był dziennikarzem w PRL-u w czasie czystki antysemickiej w wojsku i w partii w 1968 roku, w czasie masakry na Wybrzeżu w 1970 roku, że był to polityk, którego nawet Jerzy Urban docenił jako bardzo zdolnego i profesjonalnego propagandystę. Ustrój się zmienił, nawyki pozostały. Krzysztof Nowina-Konopka, Wiadomości.